Huracan na drift, on ma jeszcze tam dodatkowy bodykit poszerzający, także już w ogóle powinien być kozak, nie? Tylko właśnie, musicie mi powiedzieć, jak robimy? Czy robimy napęd na cztery koła, czy napęd na tył? A może sprawdzimy oba i zobaczymy, jak będzie. Dobra, ja chyba mam w jednego Huracana w garażu. Huracan. Mam jednego, nawet chyba nie zrobiony jest. Przywiezie zimno i poprosi o napiwek. Poprosi o napiwek? Szczyt chamstwa. Jaki napiwek? Dobra. Napiwek można dać, ale nie prosić o napiwek. Cyk. Poszerzony. Uturbiony. Silnik zostawiamy ten, co jest, nie? I na razie zostawimy go z napędem na cztery buty. Ale ma zalepiaste felgi. Strasznie mi się podobają. Driftowe zawieszenie obniża samochód do maksa. Chyba można go podnieść do klasy X. A może nie. Zrobimy z napędem na cztery koła, ale... Ktoś puka chyba. Nie, to w brzuchu mi burczało. Turbo ponad 500 kW. 5 milionów. Ile on ma teraz? No, 1000 koni ponad, na pewno. A jeszcze nie skończyliśmy się bawić. Dobra, więc to mamy. Spoiler, daliśmy taki, taką kaczkę. Możemy dać, ale to nam niepotrzebne w ogóle, trakcja, że na przykład, nie, nic niepotrzebne. O, mamy suchowe z głodu, no, to w brzuchu mi tak burczało. Jaki kolor do gnoja dajemy? Klasa S2, wymaksowany totalnie, zrobimy, zobaczymy, czy na drift się nadaje. Czy pamiętam BMW Łozapa? No pewnie, że tak. O, proszę bardzo, się już drifty zbierają. O nie! Słyszycie to? Dźwięk mi się zrypał w Fordzie. Słyszycie, jak pierdzi? Ja miałem to kiedyś z Viperem. Słyszycie? Słyszycie dziwny dźwięk? Muszę grę uruchomić znowu. Za mocno stuningowałem gnoja. Au. Za 15 minut będzie 19. No właśnie, a pizzy dalej nie ma, nie? A ja muszę jechać zaraz. Wolwiaka odpalić. I paszli. Aj, ciężko. No powiem wam, że chyba napęd na tył tylko. Bo już tutaj z tym napędem na cztery koła zrobiliśmy, co się dało mniej więcej. Za bardzo się prostuje. Dobra, no. Musimy tu zrobić napęd na tył, bo ciężko jest tak. W końcu, fajnie, że w końcu jest wiosna, nie? Bo w zimę to nie ma driftowania tak za bardzo. O, o, czekajcie, czekajcie. To jest to, to jest to. Ale się spóźnił. Nie no, spoczko! Jest pizza! Widzicie? Widzicie, co stworzyliście u mnie na streamie? Pizzę! Gramy dalej. Nie ma co pizzę jeść, trzeba driftować. Nie no, zjadłem, ale powiem wam, że nie chcę na tym, na streamie, bo to tak nieładnie, moim zdaniem, żreć na streamie, na filmie. Cię ogląda dużo osób. Nie lubię tak. Dobra, robimy gnoja. Pyk!
Daj psu, jak nie jesteś głodny. Oszalałeś, później zjem. Dobra, tu mamy lusterka na różowo. Nie, dobra, wszystko git. No i teraz to tak, teraz to będzie latać. Izak wpierdziela przy 5000 osobach, ty nie możesz. No jakoś tak się krępuje. A potem weź tam, ja mam aparat na zębach, nie? I potem ten ser z zębów tam wyciągaj. Specjalnie narobiłem wam smaka. Nie powinniście być głodni na moim streamie, powinniście mieć coś do jedzenia zawsze. Co ja mówię, co ja powtarzam? No i teraz to tak! Teraz to jest samochód driftowy. Jeszcze zerknijmy szybko na ustawionka. Teraz to będzie śmigać perfekcyjnie. Perfekto będzie. Super. Nic nie widać. Dlaczego nic nie widać, jak ja chcę zriftować? A teraz właśnie lata to Lambo, no. Ech. Nie wiem, jak ja jestem ustawiony względem ulicy. W nocy jest do dupy zriftować. Dobra, dawajcie ten, jakiś wyścig, na wyścigu będzie coś tam widać. Jestem w kuchni, co tam proponujesz do jedzenia? Pizzę zamówić, bo naprzeciwko mam pizzerię. No to jak chcesz, no to... Idź się kup, chyba. Już nie zamawiaj. Piątkę sobie odłóż na jakieś tam wydatki. Próbujemy driftić. No i teraz to tak, zobacz jak leci. Nie no, teraz elegancko, naprawdę. Bardzo, bardzo w porządku. Aj, 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 aj. No trochę przesterowałem. Ach. A ten skąd się tu wziął? Aha, dobra, jest wyścig. Dobra, ostatnie 13 sekund driftowania. No i pięknie, kurde. Dalej jest noc, ale już nie tak ciemno. Już się poranek robi. Jaką by tu strefę zrobić? Tutaj mamy jakąś strefę driftową, zobaczmy. Kurde, rzuciło mnie trochę. Tak sobie. No i tak wygląda Lambo na drift. Coś tam lata, no ale szału nie ma. Dałoby się może jeszcze jakoś lepiej zrobić, nie?